Co mój? Tak, faktycznie. Nie. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku EDEK vs. Widzowie. Dzisiaj jest z nami Blacku. Dzień dobry. No, który ma taki oto ładny samochodzik wyjątkowo. W sensie nie to, żeby krytykował auta innych, ale tak po prostu jest ładny i tyle. No i okej, 30 pytań na start. Niby to już wiem, bo mi powiedziałeś, ale jak długo grasz, jakie masz rangi? Gram od 2017 z dwuletnią przerwą. Obecnie mam rangi Gold 3 łamane z platyną. Gold 3 łamane z platyną, a ulubiony tryb od razu? Ulubiony tryb zwykła trójki. Ale trójki, kurde, bardziej to ciekawe. Się wyrywasz, tak, bo ja każdy chyba trójka. Odpowiada dwójki. Nie, ja trójki, bo ja z ekipą, jak wiesz, to jest... No z ekipowe granie, to jak jest ekipa, to jest super. A co, ci znajomi do ciebie doszli dopiero od free to play, czy jakoś wcześniej? Nie, jeden miał Steama, ale gramy razem od niedawna w sumie, jakiś miesiąc. Czyli... I też się poznaliśmy przez ten Discord, więc... Aha, a to spoko. A to możesz, nie wiem, od razu takie szybkie pozdrowienie na odcinku? Dobra, to jak chcesz kogoś pozdrowić, to... No to śmiało. Pozdrawiam serdecznie Kubusia. Kubusia. Jak będzie oglądał, to zobaczy. To jest ze serwera akurat, Kubuś? Tak, z serwera. To jest ten z ekipy. No, to pozdrawiam kozacka. Oczywiście Ulanych. A siebie z Discorda. I pozdrawiam też Panda też z ekipy. No i mamy tatę i rodziców, jak to się mówi. No, jeszcze psa sąsiada. No i tak, psa sąsiada, sąsiadkę. A co lepsze, pies sąsiada czy sąsiadka? Sąsiadka. Co to było za pytanie w ogóle? Dobra, poziom głupoty jest dzisiaj już wysoki. Jakiś urwany z kontekstu, zdecydowanie. Dobra, to żeby trochę tutaj zatuszować głupotę, to... W co tam grasz poza Rocketem? Jakieś ulubione gierki? GTA 5, RP oczywiście, bo co by innego. O, RP. No i tylko Rocket w sumie już poza tym. Tak? Czasem się zdarzy raz na ruski rok w Minecrafta z kolegami. W GTA akurat grałem jeszcze na PS4. No to tam niestety nie było GTA RP, a teraz to w sumie nie wiem. Strasznie mnie zawsze denerwowały czasy wczytywania w tej gierce. O kurde, jak rzucił. Weszło. Wyścigi są fajne w GTA, nie wiem, ja to tam online lubię odlewać. Ale to trzeba te customowe grać, one są najśmieszniejsze. O kurde, nie spodziewałem się takiego. Ja też się nie spodziewałem. W jakim odcinku z Tunim zaraz polecisz? O tak, jak na horsie. Nie no, myślę, że to takie najgrubsze pytanie to zachowamy na później, żeby tutaj trzymać każdego obiadek. W niepewności. No obiadek w drugim meczu. Bo to chyba. Każdy by się rozłożył, każdy już by skończył oglądać, jakby wiedział, co jesz, a tak to czekają na to pytanie. O masz, o kurde. Agresja. A ulubione auto to Dominus? Czy tak o założyłeś? Ostatnio Octane'em grałem, ale przerzucam się teraz na Dominusa, bo mi się lepiej freestyluje zdecydowanie. A to freestyler jesteś. No coś tam próbuję. No też kurde, kiedyś muszę się nauczyć freestylować, bo tak po prostu. Myślę, że jak będę tak już miał... I tak rozwaliesz Tunia. No Tuniego tutaj oczywiście pozdrawiam, ale był rozwalony. Tuni rykoszetem oberwał na odcinku. Fake! O kurde, nie dałeś się. Nie ma. Bang! Gwałtowna poprzeczka. Bang! Niedobicie, niesamowite, nic mi nie chce wejść znowu. A to typowy odcinek akurat to. Może pierwszy raz widz wygra. Cyk. Nie, zaraz tak, tutaj ciekawostka, że na początku tych serii EDEK vs. Widzowie to jakiegoś golda miałem, to tam za często nie wygrywałem. Ale teraz? No teraz to... Ostatnimi czasy to mało kto cię pokonywał. No, zmieniły się czasy. Już nie dostaję wpierdzielnego... O kurde, jaki lag w ogóle. O kurde. Dobra, patrz, jaki freestyler leci. No dobra. Jakby co, te pulsy... Dawaj. Śmiało. Energy. Boom! Prosto pod poprzeczkę. NRG macie nowego zawodnika. A w ogóle muszę też myśleć, czy na przykład od któregoś odcinka nie wprowadzić jakiejś, nie wiem, nowej konkurencji? Coś takiego dla urozmaicenia serii też. Nie mam pojęcia, jakiego typu coś to by mogło być. Na przykład może coś na punkty? Jakiś ten turbokozak? Opłacało się tryhardować na czacie. 2-4-7. O kurde, jak w ogóle to wysoko wywaliłem. A propos, no właśnie, tryhardowanie na czacie. To tutaj Blacku, bo często są pytania ludzi, jak się w ogóle dostać na ten odcinek, to na Discordzie oznaczam rangę EDEK vs. Widzowie i... No, chciałem zrobić losowanie botem,
żeby bot wylosował. Bot się wykrzaczył na plecy. Kto weźmie udział, ale jednak chyba zasada, kto pierwszy, ten lepszy zostanie, bo ten bot to taki wykrzaczony, no. Dobra, drugi mecz się zaczyna, to myślę, że pytanie odcinka musi paść, to co tam jadłeś na obiad? Dzisiaj pierożki były jedzone. Ruskie. Zaraz, ruskie? Czekaj, pytanie, a ty jak jesz ruskie, to jesz z cebulką i tym drugim, czy tak o? Wiadomo, skwareczki. No, ale w sensie też sobie jakąś na przykład szynkę czy coś wkrajasz, czy po prostu skwarki? No, zależy w sumie. Ale dzisiaj? To jest najważniejsza rzecz na temat pierogów. Słoninka, elo. O, no to wiadomo, profesjonalnie. Bez nie ma sensu, o kurde, bez nie ma sensu. Kiedyś trzeba w końcu na odcinku jakiegoś klipa walnąć na Boomerballu. Czekaj, może na przykład teraz. Dobra, jednak nie. Chociaż może wejdzie. Nie tym razem. A tak w sumie to... A! No nie wierzę, że to weszło. Jak w ogóle idealnie się dobiło od sufitu. Ja wyliczono. Jaki kalkulator wyliczone tutaj w łapie trzyma. Dobra, co ja miałem... O, jeszcze sobie daj, co tu napisał Toxic 1. Gdzie to Toxic? Masz teraz Toxic. Toxic teraz? Jesteś... No nie trafiłem. No kurde. Już się spętałem. Już chciałem tutaj zrobić karmę, ale nie pykło. Dobre podanie. Dobra, czekajcie, bo dzisiaj dzień latania, a to nie jest. Chociaż czekajcie, to jest samobój. Niesamowity, co ja robię? Chciałem nad bramką to uderzyć. Dobra, to w końcu muszę zadać pytanie dla rozproszenia, czyli jakie tam masz może, nie wiem, hobby poza roketem? Zwierzaka? Nożna, wiadomo, nożna. Piłkę nożna kopana? Komu no, kibicujesz? Kopana. Sobie. Sobie? Strzelaj, ale poza tym? No to innym. Ale masz jakiś klub, czy bardziej wolisz grać niż oglądać? Wolę grać. W sensie nie oglądam jakoś dużo meczy. Ale to co, grasz w klubie, że sobie teraz to w sobie chyba raczej... No tak. A jak w ogóle teraz treningi są? Mecze mamy, tam wszystko jest normalnie. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak u innych. Plus u mnie w województwie jest to zwiększone ten, nie? W armińsko-mazurskie? Mhm, to jest zwiększone obostrzenie jakby. No, to już wiecie przez kogo. Dobra. Leci tryhardowy gol. Proszę państwa, 2-1, easy. Czyli mówisz, że wolisz grać niż oglądać, ale tak w ogóle nie oglądasz, czy jak to działa? Czasem się zdarzy, jak fajny mecz jakiś leci. No na przykład, o dobra, nie będę mówił co dzisiaj leci, bo nie wiem czy wrzucę ten odcinek w jeden dzień czy w drugi. Akurat jak nagrywamy to leci PSG Barcelona i nie wiem czy wrzucę odcinek we czwartek czy sobotę. Czekajcie, bo tutaj chyba Trechward będzie musiał polecieć zaraz. A już pozycja przybrana. A już ten, twarz, pochylenie. Twarz w ekranie. Lecimy. Dobra, Pitagoras. Kurde, nie. Pitagoras? Dobra, nie będzie. Nie jest. Justin. O kurde, ale ładnie poszło teraz. A, bumpik? Popychanko taktyczne. O nie. A, najgorzej. I trafi odet. Znowu. Dobra, coś tam gadałeś, że się fejkować nie dajesz. Adek mistrz fejków. Dobra, kącik. Patrz. O nie, jak mi to zgarnął w ogóle. Się tu ustawił. Nie dla psa, dla pana, jak to się mówi. To chyba będzie gol, chcę tu nic mówić. Tak, 3-3, dobra, nadrobione. Nice shot. Jak w ogóle będę szykowany. To jest ten jeden toksik w waszych meczach. A co zwykle jesteś toksikiem bardziej w rakecie na czacie? Zdarzy się. Nie powiem, że nie, zdarza się. Bum! Dobra, okieneczko. A właśnie, bo też nie wiem, czy zapraszałem na Discord, bo tutaj gadaliśmy, że Blacko na Discordzie osoby do gry poznał, a ja zawsze zapominam... O kurde, ale tutaj doskonały strzał. No był tryhard. To trzeba wygrać, chociaż jeden muszę wygrać. Bang. Zwykłego nie wygrałem, to chociaż taki. Idealnie pod poprzeczkę. Nie! Nie! Jak to w ogóle nie weszło? Ale idealnie spadłem na nią. Gdyby szła w bramkę, bym obronił, 100%. Tak by było. Nie ściemniamy. Ku rozproszeniu. A ty co dzisiaj na obiad jadłeś? Ja dzisiaj na obiad? Bo się nie pochwaliłeś. Ludzi pytasz, o jadłem zupę pieczarkową oraz... Oraz... Co ja jadłem na obiad? Poczekaj. Kurde, nie spodziewałem się, że zadasz to pytanie. Nie, no dajcie mi chwilę, ja nie wiem co ja jadłem. A, dobra, rybę! Strąg łososiowy ze szpinakiem. Dobra, musiałem to sobie przypomnieć. Strąg z łososia bez szpinaku. 100%, no kłamujesz. Fake. No, niestety fejkuję tutaj info. No, jeszcze nie ziemniaczki były, to jeszcze dopowiem. Dobra, patrz na tą akcję. No, patrzę.
Nie wiem, czy... Coś nie wyszło chyba, co? Co? O czym gadasz? Co? Coś nie wyszło. U mnie ja ją walnąłem. O co tu chodzi? Ogólnie pierwsza reakcja, jak zobaczyłem, że byłem pierwszy, to było takie, co jest grane w ogóle? Nie, ale picia garaś. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, to nie wiem, może jakąś ciekawostkę z życia jeszcze możesz powiedzieć, czy coś. Nie wiem. Nie mam ciekawostek. Ja nie mam ciekawego życia, wiesz, co chodzi. Ciekawostka z życia. Bang! Oj. Taktyczne dobicie. Jeszcze wydanie dźwięku dodaje do prędkości. To się wytnie, to się wytnie. Nie wiem, o czym mówisz. Ale co to wycięcie? Bo nie rozumiem. Ja niech oni mają. Bang! A, dobra, nie zadziałało. Co mój? Tak, taktyczny. Nie, bo na klipa ja będziesz miał. Ja cię kręcę, jakby to się tak do mnie odbiło, to by był najlepszy gol w historii goli. Ja cię kręcę, a jeszcze tam byłem podjarany, że się może do mnie odbić. O kurde, ale by był samobój. Ładny gol, ładny gol. Miałbyś na klipa. No, byłoby intro. On jak mi sklerował w ogóle? Co za koleś, ale chciałem idealnie. W ogóle co to było? I zobaczysz na odcinku, że mi klipa zdjąłeś, takiego totalnego. Jakie to było w ogóle chamskie. Ja się tak bardzo nie spodziewałem tego. Jaki hit w ogóle. Ja lecę idealnie na piłkę, na klipa i ty mi tak nagle przeleciałeś metr przede mną, wybijając. Niesamowite. No nie, no Blacko tutaj niszczyciel marzeń, ale no mimo wszystko tutaj dziękuję, że wystąpiłeś w odcinku. Dziękuję za możliwość uczestnictwa w owym odcinku i jeszcze raz pozdrawiam grubych i ulanych. Grubych i ulanych zarazem. I pamiętajcie, do Żynki 2021 tylko ze mną. Dobra, to generalnie ja tutaj jeszcze żebranie na koniec, to sobie sami wiecie, o co żebram. I bez przedłużenia, elo. Dobra.